Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do Teatru Adama Mickiewicza w Częstochowie na prapremierę polską sztuki Znikomość Larsa Norena. Lars Noren, jeden z najważniejszych współczesnych dramaturgów, zajmował się losem młodego człowieka, który zdecydował się za wszelkie krzywdy, które doznał w szkole, zemścić na tą szkołę. Decydował się zabić nauczycieli, zabić współkolegów i potem zabić siebie. Ludzie, którzy przychodzą na ten spektakl, spotykają się z aktorem Maciejem Półtorakiem, który ich zaskoczy, który po prostu podaje niebywały koncert aktorski. Jest to spektakl także muzyczny. Wspaniała, współczesna muzyka Adama Szuchowskiego, taka mocna muzyka. Są fantastyczne songi także w tym spektaklu. Nas interesuje życie wewnętrzne tego człowieka, co i kto czynił, że on żyje w permanentnym stanie wojennym i że jego nienawiść jest taka wielka, który prowadzi go aż do takiego strasznego czynu. I ja myślę, że może się urodzić także dyskusję na kondycji naszej szkoły, co rzeczywiście się dzieje za tymi chmurami. Może rodzice zaczynają pytać swoich dzieci, może ludzie zaczynają się zastanawiać, czy musimy zadbać o młodych ludzi, którzy czują się, że są inni, że nie są w nurcie szerokim, że mają jakąś inną wrażliwość i nie mogą się odnaleźć w tym tak zwanym kolektywie. I takie dyskusje, gdyby powstały, bylibyśmy bardzo szczęśliwi. Proszę przyjść na ten spektakl. Chciałem powiedzieć parę słów o Znikomości, monodramie, który mam zaszczyt wykonywać w Teatrze Mickiewicza w Częstochowie. Cóż, myślę, że to jest olbrzymia szansa dla aktora w moim wieku, żeby zmierzyć się z tą formą teatralną, jaką jest monodram, i rzeczywiście nie jest to proste ze względu na to, że jestem po prostu sam na scenie. Myślałem o tym, żeby robić monodram, co prawda nie sądziłem, że aż tak szybko mi się to przydarzy, ale André stwierdził, że ma tekst i że może zaufać mi na tyle, żeby spróbować podjąć walkę z trudnym tematem, jaki poruszamy w Znikomości. Także to jest, myślę, dla każdego młodego aktora potężna szansa, żeby zmierzyć się samemu ze sobą na deskach teatralnych, i wszystkim kolegom po fachu w moim wieku młodym polecam serdecznie takie wyzwanie, bo to naprawdę jest coś. Pozdrawiam. Przyciskali mnie do kaloryfera i miałem poparzone nogi. Chwycili mnie za gardło, pluli. Kładli pineski na moim krześle. They spared me. They left me, they strangled me, they put nails on my chair. After school, they followed me on my way home again, pushed me on the ground and they left. Wciskali mi piasek w usta i zmuszali mnie do połykał. My voice became very silent. I didn't even open my eyes anymore. I wtedy powiedziałem: mam to w dupie, zrobię swoje, będzie masakra. Trafiliście na wojnę!